Hej kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul z niemieckiego DM-u. Zaczynamy. Oczywiście nie mogło się obyć bez kupna żelu pod prysznic z Balea. Bardzo lubię te żele pod prysznic. Tym razem zdecydowałam się na nowy zapach. Jest to zapach egzotycznej wanilii. I muszę Wam powiedzieć, że jak na fankę takich słodkich zapachów jestem troszeczkę rozczarowana, bo ten zapach jest dość taki świeży. No ale jednak był tu napis, że jest to egzotyczna wanilia, więc mogłam się spodziewać, że będzie troszeczkę bardziej rzeźka, aniżeli właśnie taka typowa, słodka, ciężka wanilia. Było też kilka innych zapachów, ale niestety półki były już puste, wszystkie zapachy były wykupione, więc załapałam się tylko na ten, ale jestem ciekawa też właśnie, jakie są inne nowe zapachy w tym sezonie. Kolejna rzecz to zwykłe, najzwyklejsze mydło Balea do rąk, takie mydło w płynie, o zapachu mleka i miodu. Następnie zdecydowałam się na szampon. Jest to jakaś edycja limitowana i jest to szampon o zapachu białej czekolady. Również jest to marka Balea, więc ten szampon był naprawdę tani. I stwierdziłam, że sobie wezmę, bo dawno nie miałam właśnie szamponu z Balea. No a poza tym bardzo lubię słodkie zapachy, szczególnie teraz tak zimą. Fajnie jest właśnie otulić się takimi słodkimi, ciężkimi zapachami. I ten białej czekolady jest naprawdę taki słodki, fajny jak biała czekolada. Kolejny kosmetyk, który wylądował w moim koszyku, to taki mój sprawdzony ulubieniec. Jest to również marka Balea i jest to taki, powiedziałabym, żel czy płyn do kąpieli stóp, który dolewamy sobie właśnie do wody, kiedy moczymy stopy w misce, a jak wiadomo, jesienią i zimą robi się to naprawdę często. No i ten produkt ma 15% urea, więc naprawdę świetnie nawilża. Wszystkim Wam polecam, znajdziecie go na półkach z produktami do pielęgnacji stóp. Naprawdę u mnie się świetnie sprawdza, także serdecznie Wam go polecam. Pozostając w tematyce kąpieli, tym razem jednak już nie kąpieli stóp, chociaż w sumie tą sól można użyć również do kąpieli stóp. Jest to sól z Morza Martwego. Jak wiadomo, jesień, zima to okres przeziębieniowy i właśnie kiedy jestem przeziębiona, bardzo lubię sobie wsypać do kąpieli taką sól. Dlatego stwierdziłam, że sobie wezmę. Tutaj mamy 3 torebki soli po 500 gram i właśnie kiedy jestem przeziębiona, to lubię sobie zrobić taką kąpiel właśnie z taką solą. Fajnie rozgrzewa. No a poza tym jest też dobra na mięśnie, także bardzo serdecznie Wam polecam. Możecie użyć też zwykłej soli, ja akurat kupuję często właśnie tą z DM-u. I tym razem zatrzymałam się na troszeczkę dłużej właśnie przy tych wszystkich półkach z rzeczami do kąpieli, bo właśnie jesienią bardzo lubię te różne takie gadżety, kule do kąpieli, sole, różne proszki i tak dalej. I tym razem zdecydowałam się właśnie na taki proszek do kąpieli, myślę, że mogę tak go nazwać. On robi bardzo fajną pianę, jest to marka Trickle Moon i zapach The Secret Mountain. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, w każdym razie prezentuje się tak, pachnie naprawdę słodko, bardzo mi się podoba. No i tworzy taką fajną właśnie pianę. Już miałam kilka saszetek właśnie z tej serii i naprawdę mi się fajnie sprawdzały. Kolejna, ostatnia już rzecz do kąpieli to taka pastylka. Porównałabym to do takiej kuli mosującej, tylko że to ma formę właśnie takiej większej pastylki o zapachu toffee z firmy Dresna Essence. Bardzo lubię właśnie tą markę i często sięgam po jej kosmetyki, a te pastylki różne uwielbiam i jest to pastylka o zapachu toffee. Nowy zimowy zapach, także już nie mogę się doczekać, aż ją użyję. Kolejne rzeczy, na które się zdecydowałam, to pędzelki i są to pędzelki marki własnej DM-u, czyli marki Ebelin. No i mam tutaj dwa pędzelki, takie jakby z podwójnymi końcówkami. Tutaj mam pędzel do cieni, a tutaj mam pędzel do brwi i bardzo lubię te pędzle, ogólnie mam już sporo pędzli właśnie z Ebelin, fajnie mi się sprawdzają, są niedrogie i bardzo często po nie sięgam. Następna rzecz, na którą się zdecydowałam, jest nowością, jest to również marka Balea, coś dużo tej Balei dzisiaj w tym filmiku, no ale jednak haul z DM-u zobowiązuje. W każdym razie jest to jakaś nowość, wcześniej jej nie widziałam i jest to maska w turbanie właśnie na włosy. Powiem Wam szczerze, że bardzo mnie zaciekawiła, no i stwierdziłam, że sobie wezmę. Jest to maseczka intensywnie regenerująca z olejkami do włosów właśnie takich bardzo przesuszonych, bardzo zniszczonych. No moje włosy na końcach są właśnie takie przesuszone, potrzebują dużego nawilżenia, a zimą to już w ogóle, wiecie, jesienią, zimą moje włosy przechodzą rewolucję i właśnie takie maseczki bardzo mi się przydadzą. Jeśli chodzi o takie drobniejsze kosmetyki, to już wszystko, ale to nie koniec tego filmu, bo mimo tego, że mamy październik, to w DM-ie pojawiły się już kalendarze adwentowe i stwierdziłam, że wezmę, póki jeszcze są, bo nie wiadomo jak to będzie za miesiąc, może już ich po prostu nie być, bo będą wykupione, dlatego zdecydowałam, że wezmę i wzięłam też jeden dla Was i przygotuję specjalny filmik, w którym rozdam jeden kalendarz Balea dla Was, ale zaraz tak ogólnie pokażę Wam, jakie kalendarze wzięłam, bo wzięłam kalendarz dla mojego męża, wzięłam kalendarz dla mojej mamy, wzięłam kalendarz dla Was, ale pokażę Wam zaraz z bliska właśnie, żebyście mogli zobaczyć, co w nich jest, bo być może ktoś jest zainteresowany i być może ktoś właśnie chce pojechać do DM-u i kupić sobie taki kalendarz. W każdym razie ja zaraz Wam pokażę, co tam w nich się znajduje. I jak widzicie, w tym roku kupiłam aż 4 kalendarze adwentowe w DM-ie, z czego tylko jeden jest dla mnie, jeden wzięłam dla Was. Jeden jest męski, no i jeden mam tutaj z Alverde i ten z Alverde jest dla mojej mamy i może od niego zaczniemy. I uwaga, uwaga, jeśli ktoś nie chce wiedzieć coś w tych kalendarzach,
to niech najlepiej przewinie teraz ten filmik do końca albo zmieni go na inny, bo nie chcę nikomu psuć zabawy. A wiem, że są na pewno osoby, które są ciekawe właśnie, co w takich kalendarzach można dostać w tym roku. I co możemy zauważyć na pierwszy rzut oka? Oczywiście foremki. W tamtym roku też w kalendarzu Alverde były foremki i pamiętam, że nie wszystkie osoby były tym faktem zachwycone. Mi to tam nie przeszkadza, powiem Wam szczerze, jest to miły, fajny, świąteczny akcent. Kalendarz ten kosztował 19,95 € i był najdroższy z tych wszystkich kalendarzy. I co takiego ciekawego w nim znajdziemy? Jak widzicie, bardzo duża ilość takich różnych, bym powiedziała, chyba ampułek. Myślę, że mogę tak to nazwać, nie? Ampułki właśnie do twarzy, nawilżające, pielęgnujące. Bardzo fajna sprawa. Ogólnie cały kalendarz, wydaje mi się, jest mocno nastawiony na pielęgnację. Mamy tutaj lusterko. Myślałam na początku, że jest to krem, ale później przeczytałam właśnie, co to jest. Jest to lusterko. Mamy maskę do włosów, mamy krem do rąk, mamy maskę do stóp, mamy płyny do kąpieli właśnie w takich saszetkach. Tutaj, tutaj. Jedna jest o zapachu chai latte, jedna o zapachu karmelowym. Mamy jakieś serum do twarzy, olejek do twarzy. Naprawdę bardzo dużo fajnych produktów, takich typowo pielęgnacyjnych. Jeśli ktoś lubi markę Alverde, to na pewno będzie zadowolony z tego kalendarza. Kolejny kalendarz to kalendarz męski i nie przypominam sobie, żeby był kiedykolwiek właśnie kalendarz adwentowy męski z Balea. Ogólnie mało jest tych kalendarzy takich kosmetycznych dla mężczyzn, więc bardzo fajnie, że właśnie Balea wyszła w tym roku z takim pomysłem i zaraz Wam pokażę, co jest właśnie w tym kalendarzu. I kalendarz męski z Balea prezentuje się tak, jak widzicie, był troszeczkę tańszy niż ten z Alverde, bo kosztował 14,95 €. Podobnie zresztą jak tamte kobiece. No i znajdziemy tutaj naprawdę dużo jakichś ciekawych produktów pielęgnacyjnych dla mężczyzn. Myślę, że każdy facet, który lubi dbać o siebie, ucieszyłby się z takiego kalendarza. Jak widzicie, w 24 okienku znajdziemy właśnie gadżet. Jak wiadomo, dużo facetów lubi różne takie, bym powiedziała, zabawki, gadżety, więc myślę, że jest to miły akcent. A to jest chyba w ogóle jakaś taka mini latarka. No a poza tym, jeśli chodzi o tą stronę bardziej kosmetyczną, to mamy dużo różnych żeli pod prysznic o ciekawych zapachach, między innymi jeden z nich jest o zapachu pieczonego jabłka, więc naprawdę fantastycznie moim zdaniem. Poza tym jakiś zimowy krem do rąk, jakiś balsam do zarostu czy do brody, bym powiedziała bardziej, peeling, maseczka do twarzy, krem na noc, więc naprawdę dużo fantastycznych produktów, o które ciężko czasem tak naprawdę nawet na sklepowych półkach. No myślę, że tak jak wspomniałam, faceci będą zadowoleni z takich kalendarzy. Fajnie, że Balea właśnie wyszła z takim pomysłem, bo wydaje mi się, że nie ma zbyt wielu kalendarzy kosmetycznych właśnie dla mężczyzn, więc bardzo, bardzo się cieszę, że w tym roku taki powstał. No i przechodzimy do tych damskich kalendarzy z Balea. I tak jak wspominałam, jeden kalendarz z Balea wzięłam dla siebie, jeden kalendarz wzięłam dla Was. W następnym filmie postaram się Wam go rozdać. No i pokażę Wam tak szybciutko, pokrótce, co tutaj mamy, bo pewnie w następnym filmie też Wam troszeczkę o tym kalendarzu opowiem. Dużo podobnych produktów jak w zeszłym roku, na pewno różni się ostatnie okienko, bo tutaj w tym roku mamy taki podgrzewacz do rąk, w zeszłym roku chyba był taki magiczny ręcznik. Mamy pomadkę do ust, mamy różne balsamy, odżywki, szampony, czyli też taki bardzo, bym powiedziała, pielęgnacyjny kalendarz z uroczą szatą graficzną. No ale tak jak mówię, o tym kalendarzu opowiem Wam troszeczkę więcej w następnym filmie. Kalendarze, które kupiłam, już zaprezentowane, więc przychodzę się z Wami pożegnać. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, bo w jednym z najbliższych filmików pojawi się właśnie rozdanie kalendarza kosmetycznego z Balea, do którego bardzo serdecznie już Was zapraszam. A Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pa!